Dzień dobry, witam jeszcze raz wszystkich na drugiej części konferencji, na drugiej części poświęconej szóstej edycji akcji Zagraj na Bukowej. Chciałbym przedstawić zaproszonych gości, wiceprezes GKS-u Katowice, pan Marcin Janicki, sponsor strategiczny akcji, prezes firmy Węglosmyk, pan Michał Smyka oraz wiceprezes Akademii Piłkarskiej Młoda Gieksa, pan Marek Oględziński. Teraz chciałbym oddać głos panu prezesowi Marcinowi Janickiemu. Witam serdecznie. Myślę, że projekt Zagraj na Bukowej już na stałe wpisał się w krajobraz piłkarskiego GKS-u Katowice i bardzo, bardzo to cieszy. Mnie osobiście raduje również z tego powodu, że projekt, ta inicjatywa potrafi zintegrować wszystkie przedstawicieli wszystkich środowisk tutaj skupionych wokół klubu, bo oczywiście oprócz klubu współorganizatorami akcji już od pierwszej edycji jest Stowarzyszenie Kibiców SK 1964 oraz Akademia Piłkarska Młoda Gieksa. Ale w samym projekcie uczestniczy również Urząd Miasta Katowice, uczestniczą sponsorzy, o czym też za chwilkę, no i uczestniczycie Wy Państwo, czyli przedstawiciele mediów. Sama inicjatywa powstała w 2013 roku na takim spotkaniu roboczym, wtedy jeszcze właśnie z przedstawicielami kibiców ze stowarzyszenia oraz Domem Aniołów Stróżów. Chcieliśmy stworzyć projekt, który docierałby z tą misją społeczną piłki nożnej do tych osób, które być może po części są wykluczone, które na przykład z uwagi na ograniczenia finansowe nie są w stanie w takich profesjonalnych treningach uczestniczyć. No i chcielibyśmy popularyzować właśnie tą dyscyplinę. Projekt pilotażowy 6 dzielnic przez te ostatnie 5 edycji, bo ta edycja tegoroczna to już będzie 6 edycja, zdecydowanie rozrósł się, mamy nowych partnerów, zwiększyła się liczba dzielnic, początkowo tylko i wyłącznie Katowice, teraz są to już 3 miasta, Katowice, Mysłowice i Jaworzno, więc myślę, że na pewno będziemy chcieli ten projekt kontynuować, bo widzimy też zapotrzebowanie. Na każdej edycji pojawiają się coraz to nowe twarze, jeśli chodzi o dzieciaki, więc widzimy, że to zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy są. I w dwóch słowach tylko o pewnych nowościach, które zaplanowaliśmy na tą edycję. Przede wszystkim patronaty, bo oficjalny patronat nad imprezą objął Polski Związek Piłki Nożnej i o wspólnej akcji właśnie z PZPN-em za chwilkę. Oprócz tego wojewoda śląski oraz prezydent miasta Katowice, który, tak jak wspominałem, był z nami i z projektem od samego początku tej inicjatywy. W związku z tym, że ten rok 2016, chcąc nie chcąc, upłynie pod znakiem euro, chcielibyśmy, żeby też projekt miał pewien charakter właśnie euro. Podczas dnia finałowego wszystkie drużyny będą tutaj przebierały barwy wybranych krajów. Oczywiście rozgrywka pucharowa i potem sam finał w trakcie przerwy meczu ligowego, ale chcieliśmy iść krok dalej, żeby nie tylko te dzieciaki reprezentowały kraje, ale żeby też miały być może możliwość poczucia troszkę tego klimatu piłkarstwa zawodowego i chcielibyśmy, żeby wygrane dwie drużyny oraz wybranych 10 dzieciaków udały się tutaj wspólnie z przedstawicielami klubu na mecz Polska-Litwa, który odbędzie się w Krakowie. Będzie to 2 dni po wielkim finale właśnie Zagraj na Bukowej. Tam, jeśli tylko czas pozwoli, chcielibyśmy, żeby po możliwość być może spotkania się z piłkarzami kadry, więc myślę, że to będzie dodatkowa zachęta dla dzieciaków. A ostatnim takim elementem, który jest tutaj również nowy, jest sponsor strategiczny projektu. Przez 4 edycje sponsorem wydarzenia była firma Denso, Jacek Wódź, który też bardzo emocjonalnie tutaj z GKS-em Katowice związany jest. Od tego roku w większym stopniu zaangażował się w nasz klub biznesu, też chciał dać pole do promocji dla innej firmy. Powiem szczerze, że poszukiwanie sponsora na Zagraj na Bukowej nie odbywało się w sposób typowy, czyli to nie było po prostu proszenie się kogoś o środki, o wsparcie, ale chcieliśmy znaleźć podmiot, który z jednej strony byłby bardzo jednoznacznie utożsamiany z regionem, a z drugiej strony też miałby gdzieś z tyłu głowy taką nutkę giekszerskiego charakteru i taki podmiot udało nam się właśnie znaleźć. Ja myślę, że w tym momencie już mogę oddać głos właśnie panu Michałowi Smyce. Ja tylko na sam koniec chciałem oficjalnie bardzo, bardzo mocno podziękować za zaangażowanie i mam nadzieję, że to pierwsza edycja, ale nie ostatnia, kiedy będziemy tu wspólnie przy tym projekcie współpracować. Tak, bardzo mi miło i dziękuję. Cieszę się, że możemy pomóc w tej
w tej kolejnej edycji, która no, nabiera rozpędu i która myślę z roku na rok będzie miała coraz większą siłę i skalę działania. No, my jako firma od 1992 roku działając na rynku zarówno hurtowej, jak i detalicznej sprzedaży węgla, mocno jesteśmy tutaj związani z regionem. Ja historycznie też miałem jakąś przygodę związaną z trenowaniem i z uczestniczeniem jakby w tym życiu sportowym GKS-u. Z tego tytułu jest wielu bardzo znajomych, przyjaciół, którzy z tego okresu zostali. Historycznie no gdzieś tam ta kibicowska krew też we mnie na pewno płynie i firmowo też wiele osób związanych jest z GKS-em wśród pracowników, także no gdzieś tam ta historia i bieżące możliwości pozwoliły na to, żeby ten projekt wspomóc i mam nadzieję, że dzięki temu również ci młodzi chłopcy, którzy czy dzieci, które będą uczestniczyły w tym projekcie, będą miały być może szansę kiedyś, żeby uczestniczyć w budowaniu pierwszej drużyny czy uczestniczeniu w ogóle w całym tym życiu GKS-u, bo myślę, że to pewnie jakiś odsetek tylko z tych ewentualnych uczestników będzie miał szansę na jakąś zawodową karierę, ale to myślę też nie jest najistotniejsze. Dużo ważniejsze jest to, żeby ten charakter i te sportowe emocje i związanie z klubem gdzieś tam można było poprzez tego typu akcje zaszczepić. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałbym oddać głos panu prezesowi Akademii Piłkarskiej Młoda GiKS-a, Markowi Oględzińskiemu. Bardzo proszę, panie Marku. Dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, realizując akcję Zagraj na Bukowej pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej i w kontekście formy Mistrzostw Europy, wkomponowujemy się w projekt europejski, projekt ogólnopolski Grassroots. Jest to projekt, na który bardzo w ostatnim czasie UEFA, jak również PZPN kładzie duży nacisk. Jest to projekt skupiający się na piłce powszechnej, na piłce dla wszystkich, na piłce jako formie spędzania wolnego czasu. Właśnie kiedyś Marcello Lippi, wypowiadając się w kontekście wychowania młodego pokolenia i zmian, jakie zachodzą aktualnie w życiu młodych ludzi, powiedział, że młodzi ludzie obecnie mają dużo trudniejsze dzieciństwo niż my wszyscy mieliśmy. My graliśmy w dużej mierze w piłkę lub spędzaliśmy wolny czas na zewnątrz. Dziś tych różnych form alternatywnych jest bardzo dużo. My jako klub, jako stowarzyszenie kibiców chcemy również tą formę inną, alternatywną młodzieży, dzieciakom pokazać. To przede wszystkim, natomiast bardzo ważne dla nas są treści na tych zajęciach, które będą się skupiać wokół wytycznych dla tego przedziału wiekowego, czyli w głównej mierze jest to wszechstronne kształtowanie ruchu, jak również gra w piłkę. Dzisiaj szkolenie wraca do podstaw, w głównej mierze treningi dla dzieciaków, dla młodych ludzi skupiają się wokół gry w piłkę, w różnych form gier i chcemy, żeby tak właśnie wyglądały te zajęcia. Przynajmniej 50% czasu tych zajęć treningowych, żeby to była gra. Nie na co dzień ci młodzi ludzie na poszczególnych dzielnicach mogą zagrać z Królem Strzelców pierwszej ligi lub strzelić bramkę bramkarzowi reprezentacji młodzieżowej Polski. To tyle. Dziękuję bardzo.